była łąka. Ale coś nadzwyczajnego, gdy to wszystko zakwitło w lecie. Słońcoferia, panie kolego. Nic tylko... O, kłaść się i grać na flecie. Łąka po prostu jak łóżko sprężynowe z pachnącym pledem. I 7 kwiatuszków zdobiło tę łąkę. Słownie 7. Fiołek, rumianek, storczyk, dziewanna, róża i mak i półgłówek podksiężycowy, sublunarium, idiota z Prack. Że różne miejsca i czas tych kwiatków, a tu są razem, nie wincie za to autora. W bajce rzecz ujdzie płazem. I rzekł fiołek. O, jaka szkoda, że mnie jest makiem, bo w życiu maku czy maka nic nie idzie na bakier. To wszystko przez ciocie. Jako mak mógłbym wydać na przykład poemat w 12 tomach. Ale tak los chciał widać. O głębi mych oczu piwnych. Taki był tytuł. Wyśmiany, bo jestem taki dziwny. Dziwny. A teraz... Mówi... Rumianek właśnie. Co do mnie, otóż na różaną cierpię nostalgię, bo róża nie ma kłopotów, a tylko pachnie i pachnie. A ja na tej łące stoję, można powiedzieć, więdny. O, życie, życie moje tragiczne i moczopędne. Zaś róża, o, róża, która przywdziewała czerwoną togę, powiedziała. Jestem ponura, bo w takich warunkach, gdzie nie ma zrozumienia dla kontemplacji i specyficznych natężeń duchowych i życia osobiście wewnętrznego i metafizyczności i wytwornego pesymizmu i racjonalnej przygody fismol z mruczeniem i tych rzeczy, w ogóle rozkwitnąć nie mogę. Podobnie. Powiedział storczyk, dziewanna, tudzież mak i półgłówek podksiężycowy też się wyraził tak. I podczas tych debat 3 razy w wodzie odbił się księżyc. Lecz po łące też autor chodził. Autor jako kwiat najcudniejszy. I rzekł do kwiatków. Panowie, to pleple będzie dopóki... Pozwólcie, że zrobię z was bukiet. I zrobił go. I dał go krowie.